W tym roku obchodzimy już 200. rocznicę urodzin Pawła Stalmacha. Ta wybitna postać, wartościowa dla naszego regionu, musiała również znaleźć uznanie w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Koło nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskich w Cieszynie zorganizowało piękny wykład, który wygłosił Wojciech Święs. Trudno jest przedstawić osobę Pawła Stalmacha w kilku słowach, ponieważ prowadził on działalność narodową, społeczną, oświatową na naprawdę wielu płaszczyznach. No, był on takim głównym twórcą i przez pierwsze kilkadziesiąt lat przywódcą polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, formującego się po Wiośnie Ludów. Zrobił rzeczy bardzo, bardzo wiele. Naprawdę o tym właśnie dzisiaj będziemy mówili na wykładzie. No myślę, że można cztery takie kamienie milowe w tej jego działalności wyróżnić. To jest po pierwsze utworzenie Tygodnika Cieszyńskiego, który później się przekształcił w Gwiazdkę Cieszyńską. Bardzo, bardzo ważne czasopismo tutaj dla Polaków na Śląsku Cieszyńskim, ale też o zasięgu ponadregionalnym. Dalej utworzenie Czytelni Ludowej, to już w późniejszym czasie, w 1861 roku, która też przez kilkadziesiąt lat po utworzeniu pełniła funkcję takiego centrum polskiego życia narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Nie była to wbrew nazwie tylko czytelnia, działo się tam dużo, dużo więcej. Dalej utworzenie Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, rok 1885. To oczywiście instytucja, która miała przyczynić się do rozwoju oświaty na poziomie średnim na Śląsku Cieszyńskim, czego bardzo, bardzo brakowało. No i w końcu, ale to już można powiedzieć pośmiertnie, utworzenie pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku Cieszyńskim, rok 1895, i Paweł Stalmach niestety nie doczekał tego, bo zmarł 4 lata wcześniej, w 1891 roku. Paweł Stalmach, myślę, że jest pewnym uniwersalnym wzorem do naśladowania, ponieważ był postacią naprawdę wielkiej determinacji, wielkiej niezłomności, upartości, sił charakteru, też o bardzo, bardzo szerokich horyzontach umysłowych, był no, po prostu intelektualistą. Więc jak najbardziej może być przykładem nie tylko dla młodzieży. No, problem polega na tym, że no, jest dzisiaj postacią, no, jak to postacie historyczne, nie jest specjalnie spopularyzowaną postacią, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Jaszczurowski.